wczoraj. Poświęciłam prawie cały dzień na walkę z molami. Myślałam, że to będzie krótka piłka. Sławek zerwał kable, które już były nieużywane, pod którymi w ogóle te mole się zaczęły lęgnąć. Okazało się, że w ogóle mole są wszędzie. A w pudełkach, w jakichś w ogóle rzeczach niezwiązanych nawet z żywnością. Co więcej, Tomek jak do nas przyjeżdża, zawsze ma ze sobą jakiś dar. I jakiś czas temu robił sobie mieszanki orzechów i nasion. Bardzo dobre, pożywne rzeczy. Tłusty pokarm. I on te orzechy i nasiona zaprasowuje. Po prostu one są nie do zdobycia przez żadnego robaka. Tak mi się wydawało. Wczoraj jak odpróżniałam wszystkie szafki i wszystkie miejsca, słuchajcie, wszystkie cztery saszetki, które były z tymi orzechami, na które się tak w ogóle ucieszyłam, że będę sobie je jadła. Słuchajcie, one były stożone przez mole. Tam nie było siły, żeby one fizycznie tam się wdarły, ale jednak one tam były. I były już te osobniki, które latały, one nie mogły się wydostać stamtąd. Ale były tam mole, tam był mol na molu i wszystko było stożone. I dzisiaj, znaczy wczoraj powiedziałam o tym Tomkowi i tak przez chwilę rozmawialiśmy, skąd te mole w ogóle. A on powiedział, to jest prorocze. Dzisiaj rano się obudziłam. Rozmawiam ze Sławkiem przy porannej kawie i mówię, wiem o co chodzi. Nie gromadźcie sobie skarbów tu na ziemi, gdzie mól i rdzaje zżerają, ale gromadźcie sobie skarby w niebie. Dostawałam dary. Tłusty pokarm, ale nie używałam ich na budowanie świątyni. Nie zjedliśmy tego w odpowiednim czasie. To jest jedno. A drugie, jak Agatka dzisiaj przyszła i powiedziała o tym, żeby złożyć na ołtarzu to, co jeszcze nie zostało złożone. Złożyłam tutaj komfort życia, komfort bycia zabezpieczonym. Komfort bycia zabezpieczonym, bo ta spiżarnia opanowana przez mole to są rzeczy, które składamy i w których pokładamy nadzieję po prostu i nie możemy w ten sposób żyć. I powiedziałam do Sławka, musimy wszystko poddać Bogu, musimy żyć dla Królestwa. Królestwo jest naszym domem, nie to miejsce tutaj, nie to miejsce tutaj, ale Królestwo. Nie mamy rzeczy poddanych wszystkich Królestwu Bożemu. Nie żyjemy w Królestwie Bożym. Dlatego takie rzeczy się dzieją.